Witam serdecznie. Niestety dzisiaj bez Bereniki, chociaż pierwszy raz na deskach teatru, to no, niestety zadebiutuję sam. Berenika jest w tej chwili w Reykjaviku, ogląda nas live, więc bardzo serdecznie pozdrawiamy oczywiście. Chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć oczywiście o kraju, w którym mieszkamy. Mieszkamy już tam jakiś czas. O kraju, który jest różnobarwny. No, jakby przeniesiemy się teraz z Rosji, ze zimnej Rosji też do zimnej Islandii. No i moi drodzy, tak naprawdę z czym kojarzy wam się Islandia, kiedy powiedzmy, to pada to słowo i w mapie mózgu tworzą się obrazy. Mamy te maskonury gdzieś tam latające na klifach, mamy oczywiście wulkany, lodowce, wspaniałe krajobrazy, takie wręcz filmowe, Björk, Sigur Rós. To są wszystko oczywiście słowa, symbole, klucze, tak, jakieś, które się pojawiają właściwie momentalnie. A dzieje się tak dlatego, że oczywiście Islandczycy o to bardzo, bardzo zadbali. Ale mało kto pamięta o czasach, kiedy oczywiście Islandczycy jakby przeżywali tę swoją największą traumę. Czyli rok 2008, kiedy to przyszedł ogólnoświatowy kryzys, no i oczywiście on dotknął bardzo mocno Islandię. Jak niektórzy pewnie z was wiedzą, Islandia, też były takie plany, że prawdopodobnie może być wystawiona na licytację. Z tego co wiem, Chińczycy się nawet interesowali tym, żeby Islandię kupić. No ale Islandczycy wzięli się za siebie. Zrobili coś, co jest absolutnym ewenementem na skalę światową, czyli wygrali normalnością. Ponieważ okazało się, że najprostsze sposoby oczywiście i najprostsze drogi do tego, żeby coś zyskać, są najlepsze. Islandczycy stwierdzili, że skoro nie mają pieniędzy w tej chwili, nawet ten wybuch wulkanu Eyjafjallajökull został wykorzystany w taki sposób, że na koszulkach było napisane, może nie mamy kasy, ale mamy bardzo dużo popiołu. I po prostu nawet to zostało wykorzystane do tego, żeby promować kraj pozytywnie. I zostały takie, oczywiście oprócz tych koników broszurowych, tak, oprócz tych gór, wspaniałych mgieł adwekcyjnych i chmur, które się przylepiają gdzieś tam do ziemi, zostały stworzone kampanie właśnie tuż po kryzysie, który jak widzimy tutaj zgromadził sporą część Islandczyków. Jednak jest ich tam trochę mniej niż owiec, więc no, byli w stanie się zgromadzić na tym placu Austurvöllur. I wymyślili takie kampanie, które nazywały się Inspired by Iceland, na przykład oczywiście. I tam poprosili aktorów na przykład, czyli powiedzmy z tego co pamiętam Viggo Mortensen, czy była też Yoko Ono, o to, żeby opowiedzieli o Islandii tej, którą kochają, ponieważ Viggo Mortensen jest absolutnie zakochany w Islandii, więc oczywiście on to zrobił z ogromną chęcią, zresztą jako ona tak samo, ale też poprosili zwykłych Islandczyków o to, żeby w ramach godziny Islandii podzielili się pozytywnymi historiami na temat własnego kraju. I wyobraźcie sobie dzisiaj, na przykład w Polsce prezydent mówi, kochani rodacy, jest 60 minut dla Polski i w tym czasie wszystko zamykamy, no i dzielimy się pozytywnymi historiami. Na Islandii to się oczywiście udało, dlatego że jest tam pewnego rodzaju, wiadomo, kameralność, tych ludzi nie jest zbyt wielu, a poza tym mieli ogromną motywację, żeby coś zrobić z tym kryzysem. No i na przykład były takie akcje jak Honorary Icelander, gdzie prezydent zapraszał ludzi na naleśniki do domu, albo burmistrz Reykjaviku, Jón Gnarr, który założył taką partię polityczną, która nazywała się Najlepsza Partia, a ich hasłem wyborczym było Nie spełnimy żadnych wyborczych obietnic. To chyba nie ja, mam nadzieję. W każdym razie on zaprosił ludzi na sushi, z tego co pamiętam. No i też Islandczycy zapraszali na urodziny, na jakieś takie koncerty domowe. To się nazywa kvöldvaka, czyli taka gawenda wieczorna. No i ludzie zaczęli faktycznie przyjeżdżać. Zaciekawili się. Nie wiem, czy to ja, naprawdę? Dobrze. No i też jakby oprócz tych akcji były też takie rzeczy jak Ask Gudmundur. Wiecie, co to jest Ask Gudmundur może? Ktoś wie?
Tak, no właśnie. Jest to żywa wyszukiwarka internetowa, w której na żywo odpowiadają ludzie, którzy mają na imię Gudmundur albo Gudmunda. Można do nich napisać, a oni ładnie po angielsku odpowiedzą po prostu co i jak. Oczywiście można zadawać im pytania na temat Islandii. No i są to absolutnie normalni ludzie, jak widzicie. No tylko mają na imię Gudmundur. Tak. Ale Islandczycy, rzecz jasna, nie skończyli tylko na tym, ponieważ stwierdzili, że Iceland Academy jest kolejną rzeczą, którą mogą faktycznie turystom i w ogóle ludziom, którzy myślą dalej o Islandii jako o tym mroźnym, strasznym kraju, zaprezentować. No i Iceland Academy polega na tym, że jest sobie na przykład gruby Islandczyk, który idzie na basen i mówi, że trzeba się umyć przed basenem na przykład, a drugi pokazuje tablicę i mówi, no, że musimy umyć tę część ciała i tak dalej. Są naprawdę proste sposoby do tego, żeby ludzi zachęcić, żeby faktycznie nie dość, że przyjechali, to jeszcze żeby poczuli wypływającą przede wszystkim z ich marketingu, z tego sposobu myślenia normalność. Islandczycy tym absolutnie wygrali, ponieważ jak wiecie, na Islandii w zeszłym roku był boom turystyczny. W ogóle jest teraz hype na Islandię, prawda? Jest w tym momencie taka moda, trend, żeby faktycznie te wakacje, kurczę, następne muszę spędzić na Islandii. No i tych pytań na przykład też na bloga dostajemy strasznie dużo o Islandii, o to, co w ogóle zabrać ze sobą, kiedy przyjechać, kiedy jest najlepsza pora, czy w lecie można zobaczyć zorze i te sprawy. I po prostu jakby ta turystyka zyskała tak mocno, że Islandczycy w pewnym momencie zaczęli gubić się w tym wszystkim, albo są tak mądrzy, że wykorzystali pewnego rodzaju mechanizm, który polega na tym, że jeżeli podniosą ceny bardzo wysoko, to sprawi, że Islandia stanie się ekskluzywna, ponieważ gdyby je opuścili, Islandia stałaby się absolutnie miejscem zadeptanym, a choć teraz już jest zadeptana bardzo mocno, to jednak mimo wszystko 2 miliony turystów rocznie. W Krakowie jest 10 milionów, tak? We Wrocławiu, nie wiem, 7, 8, 10, ile właściwie tutaj ludzi przyjeżdża. W każdym razie, co to jest 2 miliony turystów? Ale na kraj, który ma 105 tysięcy kilometrów, 103,5 tysiąca kilometrów kwadratowych, to jest naprawdę ogromna, ogromna ilość. No i jakby w tym momencie turyści, którzy mają pieniądze, są w stanie przyjechać na Islandię, faktycznie zjechać na przykład do wulkanu, czy tam właściwie robić rzeczy, które są dostępne tylko za pieniądze, ale Islandia zrobiła jedną kolejną mądrą rzecz, czyli że natura jest za darmo dla wszystkich ludzi, ponieważ to, co dostajemy jakby z ziemi, no jest absolutnie za darmo, no to my również możemy jakby jej dać nas. Tak, za darmo. I podczas podróży na Islandii, ostatniej naszej, czy jakby podczas podróży dookoła, podczas naszego projektu Whispering Stones, Stories about Abandoned Iceland, która się przerodziła w książkę, zauważyliśmy pewną rzecz, że o Islandii nie da się pisać bez opuszczonych miejsc. Po prostu one są wtopione w krajobraz, absolutnie. Są miejscami, które mówią nam o tej gorszej stronie Islandii, o tej postępującej centralizacji, która w tym momencie oczywiście skupia się w Reykjaviku, czyli w tej stolicy, o tym, w jaki sposób turystyka też działa na odbudowę takich miejsc. I to, co odkryliśmy w gruncie rzeczy, rozmawiając na przykład z jednym z najlepszych malarzy na wyspie, który właśnie maluje opuszczone budynki, czy z kobietą, która jest filmowcem, też nagrodzonym nagrodą Edda, wyobraźcie sobie, że oni opowiadali nam o bardzo gorzkiej stronie tego kraju, która normalnie ukrywa się za tymi wszystkimi broszurami, które zostały stworzone właśnie z tych pozytywnych kampanii. Ludzie przyjeżdżają tam, myślą, że będą oddychać, że będzie ta absolutna wolność, że w ogóle możemy robić wszystko na tej Islandii. A okazuje się, że ten napływ turystów sprawił, że jak powiedział Tolly Mortens, ten brat najsłynniejszego piosenkarza na wyspie, Buchbiego Mortensa, powiedział nam, że młodzi Islandczycy tracą powoli swoją tożsamość. A to dlatego, że ludzie, którzy przyjeżdżają zafascynowani Islandią, są o wiele bardziej islandzcy niż
ludzie, którzy tam po prostu mieszkają. Nawet my, kiedy gdzieś tam jeździliśmy, pytaliśmy czasami młodych ludzi o coś, oni mówią, gdzie wy jedziecie, gdzie? Co to jest? W ogóle jakaś miejscowość, kompletnie nie słyszałam nigdy. Spotkaliśmy też historię o Baskach na przykład, którzy przypływali kiedyś na Islandię, to jeszcze było chyba w 1600 którymś roku. No i w 1615 król Danii, Krystian IV, wydał taki dekret, że można zabić każdego Baska, który przypłynie do Islandii i nie poniesie się z tego powodu żadnych konsekwencji prawnych. No więc rozmawialiśmy z Baskiem, który pracował właśnie w jednej z przetwórni ryb. To była stara przetwórnia ryb, przerobiona na hotel. No i okazało się, że w 2015 roku dopiero zniesiono to prawo. I właśnie... No, jakby przyjechał dwa lata wcześniej, naprawdę ktoś by mógł zrobić mu krzywdę i faktycznie nie poniósłby z tego powodu żadnych konsekwencji. Ale Islandczycy i ten fakt potrafili wykorzystać oczywiście do zrobienia wielkiej imprezy, ponieważ zaprosili Basków, pili czarną śmierć, czyli braniwina, tę ich wódkę kminkową obrzydliwą. No i oczywiście śpiewali islandzkie, baskijskie piosenki, tak, jesteśmy w tej chwili pogodzonym narodem, piątka i... Słuchajcie, to naprawdę było coś wspaniałego. Właśnie z takich historii składa się też Islandia. Z historii ludzi, którzy na przykład też jadą na wojnę. Przecież Islandia to jest najbardziej pacyfistyczny kraj tak naprawdę na świecie. Ona nie ma armii, bo oczywiście Grenlandia tak samo, ale jakby Islandia nie ma armii, oni mają straż przybrzeżną. A policja robi sobie zdjęcia na Instagramie z kotkami, które zdejmują z drzewa. Bo naprawdę nie mają tam za wiele do roboty po prostu. Chociaż ostatnio z turystami to jest oczywiście trochę więcej. W każdym razie w tej chwili jeszcze na Islandii nie ma Disneylandu. Z tego się bardzo cieszymy jakby z Bereniką, ponieważ wszystko rośnie, tak jak ten gejzer, jak widzimy. No bo ten kryzys, który nastąpił, był poprzedzony pewnego rodzaju takimi symptomami, które widzimy dokładnie dzisiaj. Czyli była ta atmosfera fiesty, było po prostu coś, co można byłoby określić jako oczywiście życie na karty kredytowe, ludzie jeździli Land Roverami, sprzątaczki jeździły po prostu jakimiś jeepami wielkimi, wszystko było na kredyt. No i oczywiście ceny mieszkań poszły tak w górę, no, że Islandczycy normalnie, którzy tam pracowali od bardzo wielu lat, nie mogli sobie na to pozwolić. Dzisiaj się dokładnie dzieje to samo. Jeżeli jesteście mieszkańcami Islandii, ludźmi, którzy przyjechali z jakiegoś innego kraju, to naprawdę zwykły karmnik, taki 40-metrowy powiedzmy, totalnie do remontu, jest za około 1,5 miliona, 2 miliony złotych do kupienia. Więc to są ogromne kwoty, które absolutnie nie pokrywają się też z zarobkami. I Islandia doprowadza do takiego momentu, który jakby faktycznie jest tą rosnącą bańką. Jeżeli nie stanie się tak, jak może nie jest tak jak z bankami, ponieważ oni określali to jako napad na bank od środka. Ale jeżeli nie stanie się tak, że od środka coś zacznie zasysać tę bańkę z powrotem, to prawdopodobnie Islandię czeka kolejny kryzys, ponieważ już Islandczycy mówią, że to następuje, że to jest powoli po prostu idzie i jeśli faktycznie nie, może ceny przynajmniej dla turystów nie przestaną rosnąć, no to Islandia może się spodziewać faktycznie jakiegoś wielkiego wybuchu. No w każdym razie my z Bereniką udaliśmy się, jak już mówiłem, w podróż dookoła i zrobiliśmy z tego, właściwie z tych opuszczonych miejsc, pewnego rodzaju ducha, który krąży cały czas po wyspie, bo jest ich tam około 3000. To jest naprawdę bardzo dużo. 600 jest opisanych na razie, ale nie przez nas, tylko przez takie stowarzyszenie, które zajmuje się opuszczonymi miejscami. Ale te całe 3000, one po prostu tworzą prawdziwą historię Islandii, która... Właściwie dzisiaj nie jest absolutnie znana. Dlatego myślę, że takie poszukiwania są potrzebne. Ludzie, którzy tam przyjeżdżają, zaczynają wreszcie pytać Islandczyków o inne rzeczy niż o nocleg. Bo jakby dobrze wiemy, że skoro Islandia jest taka droga, to mnóstwo studentów tam jeździ, mnóstwo podróżników, w cudzysłowie czasami. I jakby w tej chwili Islandczycy mają to swoje przejście, które nie wiadomo, w którą stronę odskoczy. Więc jakby z Bereniką oczywiście będziemy czujni, mam nadzieję, że nam się to uda gdzieś tam wychwycić, no ale ta cała nasza
miłość do Islandii. Ktoś to określił, bo jakby w jakiejś recenzji książki, że jesteśmy jak stare, dobre małżeństwo po prostu, które zna wady doskonale, tak, ale kocha za coś i wie dobrze za co. No w tej chwili niestety no, to nie jest tak, nie jesteśmy starym, dobrym małżeństwem z Islandią po prostu, tylko może tak, mamy kryzys w tym momencie. To jest ten pierwszy kryzys, który na szczęście jakby przeżyliśmy. 2016 rok to właśnie było to objeżdżanie z tym takim poczuciem, że Islandia nam się sama demitologizuje w pewnym momencie. I sama sprawia, że no, zaczynamy się czuć troszeczkę zmęczeni, ponieważ jakby każdy z nas ma pewnego rodzaju marzenia, żeby się odciąć, żeby pojechać gdzieś w takie odludne, odosobnione miejsce, gdzie jest absolutna pustka, cisza. Właściwie tylko słychać właśnie szept wiatru, nic więcej. Ale okazuje się, że sprawdziliśmy, jak to jest z Bereniką i Islandia jest przerażająca po prostu. Jest piękna, ale bardzo niebezpieczna, bardzo przerażająca i oczywiście droga. Więc jakby, jeśli ktokolwiek, nie wiem, czy ktokolwiek był na Islandii z was? Jedna, dwie, trzy, cztery, pięć, o, więcej, dobrze. No właśnie, więc ja zresztą oglądając zdjęcia w internecie ludzi, to wszystko jest pełne radości i to ma takie pozostać, bo Islandczycy o to bardzo ciągle dbają. Zresztą ich śladem poszły również wyspy owcze, tworząc, kojarzycie może, pozakładali kamery na owce i zrobili Google Sheep View. Po prostu genialny pomysł. Google kiedyś o tym dowiedziało, w tydzień przeleciało na wyspy owcze. No i oczywiście Islandczycy również, również wykorzystują takie proste pomysły. No i jakby, no mówię, mamy nadzieję, że z Bereniką uda nam się faktycznie prześledzić dalsze losy Islandii, bo na razie zostajemy. Każdy nas pyta, czy zostajemy. Tak, na razie zostajemy. No i będziemy donosić po prostu. Ja przepraszam, bo widzę, że mamy minutkę już do końca, więc będę kończył. No moi drodzy, zapraszamy na Islandię oczywiście, na tę nieco mroczniejszą również, na tę, która jest nieodkryta. I przede wszystkim Islandię, która mówi, która gada, która szepcze do nas, bo taka Islandia oprócz tej broszurowej również istnieje. Dzięki.